tak miał wyglądać ten program. Kiedy we wtorek 10 lutego rozmawialiśmy z Januszem Kuligiem, planowaliśmy przygotowanie serii materiałów o wszystkich samochodach rajdowych, którymi dotychczas jeździł. Pierwszy odcinek gotowy był już 3 dni później. Niestety, rzeczywistość okrutnie zadrwiła sobie z jego i naszych planów. Janusz odszedł właśnie tego dnia, pozostawiając w bólu najbliższych, przyjaciół, konkurentów i tysiące wiernych kibiców. Wywiad, którego nam udzielił, mający być zaledwie wstępem do nowego etapu, okazał się podsumowaniem jego tragicznie przerwanej kariery. Obszerne fragmenty tej rozmowy stały się opowieścią wspaniałego człowieka o wspaniałym człowieku. Opowieścią kogoś, kogo już zawsze będzie nam bardzo brakowało. Po raz pierwszy użyłem lewej nogi na hamulcu właśnie jadąc maluchem. To była sytuacja bardzo zabawna na rajdzie Elmotu. Zrobiłem to w zasadzie podświadomie, nie do końca wiedziałem wtedy co robię, natomiast czułem, że przód samochodu mi odjeżdża. Nie chciałem ściągać nogi z gazu i samoczynnie naciskając lekko pedał hamulca dociążyłem ten przód i okazało się, że to było bardzo skuteczne, bo auto zaczęło mi odjeżdżać przodem. I stąd jak był taki pierwszy sygnał, że tak się powinno podróżować w pewnych sytuacjach, że to nie jest nic nienormalnego i nawet bez jakby podłoża teoretycznego wykonałem tą czynność po raz pierwszy, która jak później się okazało jest w zasadzie podstawowym, jest absolutnym ABC w przypadku jazdy samochodami przednionapędowymi. Na moje szczęście, jak czas pokazał, era maluchów dobiegała końca i w zasadzie ścigałem się maluchem zaledwie 1 rok. Podobno kierowcy, którzy jeździli dłużej niż 3-4 lata w maluchach, nabierali pewnych przyzwyczajeń, od których później ciężko było odwyknąć. Ja chyba nie zdążyłem jeszcze tych przyzwyczajeń nabrać i bardzo szybko przesiadłem się do Toyoty Corolli. Był to wtedy samochód po mistrzu Polski, bodajże w klasie A10, po Piotrku Kufreju i po Jarku Baranie. W pierwszym roku startów Oplem Kadetem zajęliśmy 2. miejsce w naszej klasie M3 samochodów seryjnych o pojemności do 2000 cm sześciennych, a w roku następnym udało nam się tą klasę wygrać. Od początku mojej kariery, od roku 92 do 94 włącznie startowałem z moim kolegą ze szkolnej ławki, z Darkiem Burkatem i właśnie na Oplu Kadecie grupy N zakończyła się nasza współpraca. Na koniec roku 95 zaprosiłem na prawy fotel Jarka Barana. Mieliśmy okazję spróbować swoich sił właśnie jeszcze w Oplu Kadecie. Na koniec 1995 roku dzięki pewnie uparciu swojemu i dzięki pomocy ówczesnego mojego sponsora wypożyczyliśmy na rajd Wisły no już taką prawdziwą rajdówkę grupową, był to profesjonalnie przygotowany Opel Kadett. Wypożyczyliśmy go z belgijskiej stajni Pro Race. Samochód przyjechał tuż przed rajdem. Pamiętam bardzo zabawną sytuację, bo na pierwszych jazdach tym samochodem zauważyłem, że niesprawny jest układ hamulcowy. No, pedał był potwornie twardy. Trzeba było użyć bardzo dużej siły, żeby w ogóle zwolnić prędkość tego samochodu. Robiłem kółko autem, przyjeżdżałem pod hotel i mówię, że nie działa system hamulcowy. Wsiadł mechanik, który przywiózł nam ten samochód, pojechał, zrobił to samo kółko, przyjeżdżał, mówi, że działa. Po czym wsiadłem ja, przejechałem się 1,5 kilometra, przyjechałem, mówię, że samochód i układ hamulcowy nie działa. Sytuacja się powtórzyła tak ze 3 razy, w końcu pojechaliśmy razem. Oczywiście okazało się, że ta pierwsza rajdówka, ten Opel Kadett grupy A wyposażony był w układ hamulcowy bez wspomagania i trzeba było po prostu używać dużo więcej siły. Pierwszy start tym samochodem, rajd Wisły, dla nas bardzo udany, bo dojechaliśmy na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej, ale nasza radość na rampie, na mecie była tak wielka, że spóźniliśmy się na wjazd do ostatniego parku Ferme, bodajże o 1 czy 2 minuty i przez to spadliśmy na 5. miejsce. To w tym momencie oczywiście nie miało żadnego znaczenia, bo wynik był i tak bardzo dobry, ale po tym, że właśnie starcie zapadła decyzja o wypożyczeniu już na kolejny 1996 rok, na cały sezon agrupowego samochodu i to była zupełnie nowa, zbudowana specjalnie dla nas Astra, oczywiście grupy A.
Rok 96 rozpoczął się z wielkimi nadziejami. Mieliśmy do dyspozycji nowy samochód. Po raz pierwszy przed rajdem zimowym dokonałem takiego gestu, ruchu w samochodzie rajdowym, mianowicie zmiany biegu z 5 na 6, bo ten Opel Astra grupy A właśnie wyposażony był w 6-stopniową skrzynię, w bardzo już taki mocny, profesjonalny system różnicowy, czyli tak zwaną szperę. Auto prowadziło się doskonale, choć jak na ten rajd nie było przygotowane najlepiej, nie mieliśmy do dyspozycji wąskich felg, jechaliśmy na bardzo szerokich felgach, na bardzo wąskich oponach, a więc to auto nie prowadziło się najlepiej, mieliśmy po drodze awarię skrzyni biegów, to były jakieś takie pierwsze kontakty, docieranie się nasze w tym samochodzie, poznawanie się. Dalsza część sezonu już przebiegała znacznie lepiej, oczywiście ambicje mówiły o tym, aby walczyć wtedy z zespołem Renault Polska, czyli no, z świętej pamięci Bogdanem Heringiem i z Walkiem Doskoczem, który jest jeszcze do dzisiaj uważany za króla samochodów przednionapędowych. Jak to się mówi, bij mistrza, nie oglądaliśmy się za siebie, tylko wtedy już z moim nowym pilotem, z Jarkiem Baranem. Cel był jeden, no, walczyć o jak najlepszą pozycję w formule samochodów przednionapędowych, bo taka została wtedy wprowadzona. Pamiętam rajd krakowski, na którym po pierwszym dniu prowadziliśmy z Renówkami, z obydwoma. Jedna rozbiła się już na pierwszym odcinku specjalnym, a z Wartkiem prowadziliśmy po pierwszym dniu. Nieznacznie, ale prowadziliśmy. To było oczywiście dla nas dużą radością. Pamiętam odcinki wokół mojego rodzinnego domu w Aponowie, które przefruwaliśmy, a nie przejeżdżali. Jeździło nam się, uważam, genialnie tym samochodem w ciągu sezonu. Przyjeżdżaliśmy na drugich, trzecich miejscach, na poszczególnych rajdach. Oczywiście no, nie sposób było walczyć z Renówkami, które były no, dużo, dużo mocniejsze, co najmniej o 50 czy 60 koni od naszego samochodu. Niemniej jednak często gęsto udawało nam się dotrzymywać kroku obu tym wspaniałym kierowcom. Rok zakończony bardzo dobrze. Przede wszystkim zakończony propozycją jednego startu, w zasadzie dwóch startów właśnie już w zespole Renault, samochodem Renault Clio Maxi. Samochód oczywiście jakby z innej bajki. Bardzo szybki, bardzo wymagający, ale też dający bardzo dużo przyjemności, nauczący takiego refleksu, agresji. No i przyszedł grudzień roku 96. Zostaliśmy zaproszeni przez ówczesnego prezesa Renault Polska, pana Bertranda Detau, na kolację w Warszawie, na której pan prezes oznajmił nam, że będziemy w roku 97 mieli możliwość jeżdżenia w zespole Renault Polska jako jedyna załoga. Otrzymaliśmy w roku 97 no, wtedy najnowszą broń koncernu Renault. Było to Renault Megane Maxi, samochód powiem krótko wspaniały. To jest chyba samochód, z którym wiążę najlepsze, największe, najcieplejsze wspomnienia. Auto potwornie szybkie. Samochód, pamiętam, dysponował 7-stopniową skrzynią biegów, także trzeba było się naprawdę w środku napracować, żeby rozpędzić ten samochód do prędkości maksymalnej, która była naprawdę niebagatelna. W tym aucie na odcinkach specjalnych można było osiągać, i to nie wirtualnie, tylko naprawdę ten samochód osiągał w szybszych partiach grubo ponad 220 km. Pamiętam również w 97 roku mieliśmy możliwość wystartowania na rajdzie Cormorana. Oczywiście Renault Megane Maxi, ale to był samochód typowo szutrowy. Auto zupełnie innej konstrukcji w stosunku do samochodu asfaltowego. Powiedziałbym taki jeżdżący pancernik, który doskonale wybierało dziury. W zasadzie no nie było przeszkód na drodze, którym nie dałoby się tym samochodem pokonać. Prowadziło się genialnie i pamiętam nasze zaskoczenie po dwóch czy trzech pierwszych odcinkach specjalnych, że traciliśmy do samochodów napędowych zaledwie kilka sekund, także to nie było dużo. Megane Maxi to była dla mnie tak naprawdę szkoła jazdy, szkoła przetrwania. Niewiarygodnie agresywne auto, w ostatniej specyfikacji dysponujące mocą 315 koni mechanicznych przy napędzie na przednią oś. Pamiętam, do w zasadzie trzeciego biegu nie można było operować gazem zbyt gwałtownie, bo zrywał przyczepność. Także
No to się w dzisiejszych przednionapędowych samochodach już nie zdarza. Samochód, powiedziałbym, im jeździło się na wyższych biegach, tym stwarzający większą przyjemność. Genialnie prowadzący się przy bardzo dużych prędkościach. No, nasze odcinki specjalne, nasze polskie OS-y są bardzo szybkie, a więc to było, można powiedzieć, idealne warunki dla tego samochodu. I jak się później okazało, samochód bardzo taki łatwy, bardzo szybko się nim nauczyłem podróżować. Samochód, który naprawdę wiele wybaczał, jak większość samochodów przednionapędowych, pozwalał wychodzić czasami z takich opresji, z których samochodem czteronapędowym już nie ma powrotu. Oczywiście były wspaniałe momenty, było pierwsze zwycięstwo, to właśnie w Mega Maxi wygraliśmy pierwszy rajd, a więc to moje pierwsze marzenie kierowcy, sportowca, wygrać rajd do Mistrzostw Polski spełniło się w tym samochodzie, ale to nie był koniec związany z tym autem. W tym 97 roku wygrywamy również klasyfikację generalną, czy myślę najbardziej sobie, ale również i kibicom sprawiliśmy nie lada frajdę i przyjemność. Wtedy poznaliśmy smak zwycięstw, smak tego, że przyjemnie było rozmawiać z dziennikarzami, bo rozmawialiśmy jako zwycięzcy, że udzielaliśmy wielu wywiadów. To była jakaś taka nowa sytuacja, która wiązała się właśnie z tym samochodem. Ta przyjemność, niebywała przyjemność jazdy tym samochodem trwała 2 lata w roku 98. Co prawda nie wygraliśmy już Mistrzostw Polski, przyjechaliśmy na drugim miejscu, ale niestety dla nas zapadła decyzja o zakończeniu działalności rajdowej zespołu Polska. Co prawda nie czekaliśmy zbyt długo na nowe propozycje, bo już na rajdzie Wisły trwały negocjacje z potencjalnym naszym nowym sponsorem, czy nowymi sponsorami, bo to była cała grupa. No i od roku 99 przesiadamy się do samochodów czteronapędowych już ze znaczkiem WRC. W roku 99 dostaliśmy możliwość pojechania magicznym samochodem z literkami WRC. Był to Ford, wtedy Escort jeszcze. Samochód, który wydaje mi się, że ładniej wyglądał niż jeździł. Auto prezentowało się doskonale, ale pamiętam nasze pierwsze spotkanie z tym samochodem na lotnisku gdzieś głęboko w Anglii, na którym szef działu sportu Forda Malcolm Wilson prezentował nam ten samochód. Pamiętam pierwsze metry tym autem, po przesiadce oczywiście z Megana. Po chwili jazdy wsiadł Jarek Baran, mój pilot. Wystartowaliśmy, Jarek mówi, no to odkręć. W sensie, pokaż możliwości tego samochodu. Moja odpowiedź była, ja już odkręciłem. Czyli generalnie byliśmy troszeczkę rozczarowani parametrami tego samochodu, ale myślę, że te warunki w Anglii nie były zbyt korzystne dla prezentacji tego samochodu. Wystartowaliśmy tym samochodem w Polsce po raz pierwszy na rajdzie zimowym. No tu niestety za dużo szczęścia nie było. Trapiły nas ciągłe problemy techniczne. Mieliśmy jedną w zasadzie za drugą awarię elektryczną w samochodzie. Rajd skończyliśmy z 3 akumulatorami, a w zasadzie Jarek skończył z 3 akumulatorami pod nogami. W trakcie jazdy musiał te akumulatory przełączać, bo samochód tracił zasilanie. Pierwszy rajd nie był, przyznam szczerze, najbardziej udany i to też nie była taka sytuacja dla nas zbyt komfortowa. Natomiast na pewno zespół był potężny, ponieważ tuż przed rajdem zimowym miałem okazję pojeździć sobie czteronapędowym samochodem, jakim właśnie był Ford Escort w Finlandii, i to pod okiem Sebastiana Lindholma. I od wtedy właśnie, od roku 99, zaczęła się również moja znajomość z tym kierowcą, 6-krotnym mistrzem Finlandii, który nauczył mnie później, jak należy posługiwać się samochodami czteronapędowymi właśnie w takich warunkach śniegu, lodu czy szutru. Na jednym z kolejnych startów Fordem Escortem no też nie popisaliśmy się zbytnio, bo na rajdzie w Krakowie, na rajdzie polskim wtedy, tuż obok mojego domu, bardzo spektakularnie spaliliśmy tego Escorta. Samochód wpadł do rowu. To był taki, powiedziałbym, pierwszy wypadek, gdzie przetoczyliśmy się samochodem przez dach. Ale w rowie było bardzo miękko, nie było nic twardego, więc auto absolutnie nadawało się dalej do używania. Niestety jeden z elementów
olejowych prawdopodobnie nie wytrzymał, spadł na rozgrzane kolektory wydechowe, na rozgrzany układ hamulcowy. Samochód się zapalił. Zanim zdążyliśmy wysiąść z auta, auto już bardzo mocno płonęło. Niestety z samochodu praktycznie zostało nic. Na kolejny rajd, na rajd Kormorana, otrzymaliśmy nowszy egzemplarz, ale dalej oczywiście Forda Escorta WRC. I to była już prawdziwa rajdówka. To był samochód, którym wcześniej podróżował nie kto inny jak Marco Martin, a więc auto z najlepszymi referencjami. Faktycznie samochód różniący się znacznie od tego naszego pierwszego Escorta. Dużo młodsze, lepiej zaawansowane technicznie, już wyposażone we wszystkie te gadżety, nowinki, które auto w WRC powinno być wyposażone. Samochód już bardzo dobrze prowadzący się. Pamiętam, przed rajdem Kormorana przyjechał nawet Stig Blomqvist, aby podszkolić mnie w jeździe po olsztyńskich szutrach. No i tutaj trzeci odcinek specjalny. Również bardzo spektakularnie przewracamy ten samochód na dach. Przyznam szczerze, że wtedy zachwiała się moja psychika i wiara w siebie, że może się udać, bo to był drugi rajd i drugi z rzędu wypadek. I drugi raz przetaczamy się przez dach. Na szczęście tym razem samochód się nie zapalił. Na szczęście jego uszkodzenia, choć wydawały się duże, nie były takie duże, mogliśmy kontynuować. Oczywiście na odcinku straciliśmy trochę czasu, ale ten samochód, taki pogięty, wyglądający naprawdę nieciekawie, dowiózł nas do mety rajdu, na którym notabene zajęliśmy jeszcze drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, tuż za Krzyśkiem Hołowczycem. Nie udało się wygrać Mistrzostw Polski, tytuł przeszedł nam koło nosa, ale to był bardzo sezon rozwojowy, sezon, w którym w zasadzie uczyłem się podróżować samochodem czteronapędowym. No i przyszedł rok 2000, rok bardzo ważny, ponieważ otrzymaliśmy jako jedna z pierwszych załóg w Europie najnowszą broń Forda. To był Ford Focus WRC, wtedy w specyfikacji z roku 99. No, pamiętam całe zamieszanie medialne tuż przed rajdem zimowym, kiedy to debiutowaliśmy tym samochodem. Niestety nasz wspaniały Ford Focus, który tym razem podczas pierwszych jazd zrobił naprawdę piorunujące wrażenie na mnie, zepsuł się. Drobna przesuwka w skrzyni biegu zablokowała skrzynię tak skutecznie, że straciliśmy wszystkie biegi i tuż na mecie pierwszego odcinka specjalnego, czy tuż po mecie pierwszego odcinka specjalnego zmuszeni byliśmy wycofać się z rajdu. Jak później okazało się, no ten element był niedopracowany w tym samochodzie i został zaraz po tej naszej przypadłości wymieniony we wszystkich Fordach, również w tych Fordach fabrycznych, także niejako byliśmy tą myszką doświadczalną, na której akurat ta bolączka wyszła. Samochód później już spisywał się doskonale. Startowaliśmy w całym programie Mistrzostw Polski. Mieliśmy również okazję wyjechać Fordem Focusem poza Polską. Samochód, jak się okazało, bardzo odporny na nasze polskie warunki. Nie mieliśmy już później żadnych problemów technicznych z autem. Samochód wypożyczony ze stajni MLP spisywał się doskonale, bardzo szybki, genialne zawieszenie, które spisywało się we wszelkich warunkach i na szutrze, i na nawierzchniach mokrych, na asfalcie, i na nawierzchniach suchych. I właśnie wtedy, w 2000 roku, no, zrobiliśmy, myślę, dużą niespodziankę naszym kibicom, wygrywając rajd Kormorana. Startując właśnie Fordem Focusem, pamiętam, samochód został ustawiony, czy zawieszenie tego samochodu zostało ustawione tuż przed rajdem Kormorana przez, jak się później okazało, dzisiejszego mistrza świata, przez Petera Solberga. Pamiętam, auto było bardzo miękkie, takie bardzo przyjazne, łatwo prowadzące się. Auto skręcało na żądanie, skręcało z dużą łatwością, gasiło doskonale hopy. Tym samochodem zanotowaliśmy najdłuższy skok, który został nam zmierzony przez kibiców. Wylądowaliśmy na rajdzie Kormorana w odległości 55 metrów od szczytu wzniesienia, więc bardzo daleko. Wylądowaliśmy na przednim zderzaku. Samochód pomimo tego pięknie zgasił hopę, a wylądowaliśmy u podnóża następnej. To była taka seria trzech bardzo dużych hop. Sam byłem zaskoczony. Po wyfrunięciu tym samochodem w powietrze pożałowałem, że nie zdjąłem nogi z gazu przed szczytem. Jak się później okazało, ten samochód dowiózł nas w roku 2000
do drugiego tytułu mistrzowskiego. Mało tego, w tymże 2000 roku wygrywamy również Barbórkę Warszawską i wygrywamy jako rdzeni Krakusi ulicę Karową, podobno próbę, na której nikt poza kierowcami z Warszawy nie może wygrać, ale myślę, że to również było zasługą naszego samochodu, który naprawdę bardzo fajnie spisywał się na tej śliskiej, bardzo charakterystycznej nawierzchni. Rok 2001 stał pod znakiem bardzo zaciętej walki o każdy odcinek specjalny, o każde zwycięstwo na tym odcinku specjalnym, o każde zwycięstwo poszczególnej eliminacji. 5 bardzo mocnych zespołów po 7 bardzo chyba udanych dla kibiców i dla zawodników rundach wyłonił się zwycięstwa. Udało nam się wygrać te mistrzostwa, ale udało nam się wygrać. Udało się to chyba odpowiednie słowo, bo przeżyliśmy dużą chwilę grozy na dosłownie ostatnich metrach ostatniej próby rajdu warszawskiego na Bemowie, gdzie już troszeczkę może rozkojarzony, uradowany tym, że już to zwycięstwo praktycznie mam w zasięgu dłoni, mało precyzyjnie wjechałem w ostatni zakręt, zahaczając bardzo delikatnie wewnętrzną stroną samochodu, wewnętrzną częścią opony o oponę, z której była ustawiona szykana. Samochód podbiło i w bardzo spektakularny sposób na 2 kołach przekraczaliśmy metę lotną. Pamiętam wyraz twarzy kibiców na mecie, którzy na moment zaniemówili, czy to auto się przewróci dalej, czy pozostanie na kołach. Samochód na szczęście powrócił na 4 koła. My oddychnęliśmy oczywiście z ulgą i już mogliśmy dopuścić do siebie myśl, że w roku 2001 tam zostaniemy mistrzami Polski. Oprócz wygrania rajdowych mistrzostw Polski wygraliśmy również w klasyfikacji generalnej rajdowe samochodowe mistrzostwa Słowacji i przy okazji rajdowe mistrzostwa Europy Centralnej. Także był to taki rok zwieńczony wieloma sukcesami. Rok 2002 rozpoczął się dla nas jakby w nowej erze, w nowym wymiarze. Już bez sponsorów, jakimi były firmy tytoniowe. Realia okazały się bardzo brutalne. Pamiętam, do pierwszych dni lutego nie było wiadomo, czy w ogóle wystartuje jakimkolwiek samochodem w jakichkolwiek mistrzostwach. Tuż przed rajdem zimowym otrzymałem dość nieoczekiwanie propozycję zespołu Seata do wystartowania właśnie w mistrzostwach polskich takim samochodem. Związek mój z Seatem nie trwał długo, można powiedzieć zaledwie 3 rajdy. W połowie, czy tuż przed połową sezonu zdecydowaliśmy o wystartowaniu. Stworzyła się taka możliwość przede wszystkim pojechania rajdowych samochodowych mistrzostw Europy za sterami znowu Forda Focusa WRC z czeską stajnią Jolly Club. Samochód, który początkowo dostaliśmy do dyspozycji, był to egzemplarz z roku 99, a więc taki, jakim już kiedyś wcześniej jeździłem. W trakcie sezonu otrzymaliśmy nowszy egzemplarz. Był to samochód specyfikacji z roku 2000, ale nim startowaliśmy zaledwie 2 albo 3 razy. Sytuacja w tymże 2002 roku była dla nas bardzo korzystna. W końcówce sezonu mieliśmy w zasadzie taką samą ilość punktów jak nasz największy rywal, Renato Travaglia, z którym mieliśmy stoczyć ostateczny bój o tytuł mistrza we Francji na rajdzie Antibes. Decyzją zespołu na ten ostatni eliminację wynajęliśmy dla mnie po raz pierwszy Peugeota 206 WRC, a więc taki samochód, jakim dysponował nasz największy konkurent. Był to taki pierwszy moment, kiedy spotkałem się z autem WRC, które jest tak krótkie, tak kwadratowe i tak specyficznie prowadzące się. Nie ukrywam, że ja zawsze miałem sentyment, może to sentyment właśnie po Renault Megane Maxi, do samochodów takich bardzo gokartowatych, bardzo krótkich, zwartych. I przyznam, że dosłownie po 500 metrach jazdy tym samochodem natychmiast się z nim zrozumiałem, bardzo szybko się z nim zaprzyjaźniłem, podróżowało nam się na tym rajdzie naprawdę doskonale. Potwornie szybki samochód na nawierzchniach asfaltowych. Oczywiście poprzez swoją krótkość, prowadzący się bardzo, bardzo specyficznie, ale myślę, że po jeździe takimi samochodami jak Opel Astra, mocnym samochodem przednionapędowym, jak Renault Clio Maxi, czy jak Renault Megane Maxi, takie auto nie stanowiło dla mnie
jakichś wielkich tajemnic czy wyzwań w sposobie prowadzenia się w takich warunkach, w jakich ścigaliśmy się w okolicach Antip. Ten samochód naprawdę prowadził się wyśmienicie. Rok niestety zakończył się drugim miejscem, nie pierwszym, ale cóż, nie zawsze można wygrywać. Myślę, że pokonał nas Renato Travaglia w zaciętej walce przez cały sezon, ale pokonał nas zasłużenie. Był lepiej wjeżdżonym kierowcą w swój samochód, był bardzo szybkim, bardzo wymagającym konkurentem. Myślę, że to był wspaniały sezon pod względem doświadczeń, tego, że miałem możliwość w jednym roku startowania trzema, nawet czterema różnymi modelami i specyfikacjami samochodów. To taki okres, moment, w którym dużo się dowiedziałem o nowych rajdach. Wystartowałem po raz pierwszy w całym programie poza Polską, bo trzeba nadmienić, że wszystkie w zasadzie rajdy do Mistrzostw Europy, oczywiście poza rajdem polskim, odbywały się poza granicami. Po drodze były starty w Bułgarii, były starty w Turcji, w Grecji. Byliśmy na Maderze, także przy okazji kilka wspaniałych miejsc. Cały sezon 2003 był jednym wielkim poligonem doświadczalnym dla mnie, dla moich mechaników, dla naszych samochodów. Szczęście na rajdach układało się różnie. Były odcinki specjalne, na których wygrywaliśmy, i to była duża frajda wygrać odcinek specjalny na rajdzie do Mistrzostw Świata. Oczywiście mówię o grupie samochodów seryjnych. Byliśmy przez chwilę na pierwszym miejscu po rajdzie Szwecji, po pasjonującej walce. Niestety to pierwsze miejsce zostało nam odebrane. Były po drodze wpadki pod tytułem rajd Cypru i sunięcie się z drogi tuż przed końcem rajdu, bardzo wymagającego rajdu. Ale przede wszystkim 2003 rok to taka wielka przygoda. Zwiedziliśmy mnóstwo wspaniałych miejsc na świecie. Poza oczywiście aspektem sportowym były te przeżycia związane z zobaczeniem Nowej Zelandii, zobaczeniem Meksyku, Norwegii, Cypru. Braliśmy udział w rajdzie Deutschland również, w przepięknej części niemieckiej, także była to wspaniała przygoda.